Jedziemy właśnie w kierunku Hanksville i zatrzymaliśmy się na widoczku i są tutaj takie fajne tabliczki razem z lornetką, się nazywa lornetka. Tylko jedyne co to jest tutaj odciula piasku, już po prostu czuję piasek w oczach, w zębach, w buzi, wszędzie mam piasek. Ale taki kosmos można by powiedzieć. A zaraz za nami tego typu skały. Dobra, jeszcze nagrywam tutaj te widoczki z samochodu, mam nadzieję, że będą dosyć stabilne. Ale no kosmos. I my gdzieś w te tereny idziemy teraz zaraz hajkować. Przejeżdżamy właśnie przez amerykańskie miasteczko Hanksville. Specjalnie zawracaliśmy, żeby je nagrać, ponieważ wygląda ono jak bardzo wiele amerykańskich miasteczek, które mijamy na pustyni i których nie udało nam się nagrać. Jest to dosyć iconic, bym tak powiedziała. Przyczepy, są steki, są syfy, są maszyny z Pepsi, są samochody, są domki. Jakby jest wszystko i nad tym wszystkim dumnie powiewa amerykańska flaga. Pięknie, pięknie. I ciekawsze jeszcze, że tutaj jeżdżą też skulbasy. Czyli muszą tu być jakieś rodziny z dziećmi. Właśnie jesteśmy na drodze, która prowadzi do marsjańskiego projektu prowadzonego przez Mars Society. Jest to w ogóle najstarszy taki projekt w historii, który istnieje, ponieważ trwa on już 20 lat. No ale niestety tam nie dojedziemy, bo ta droga jest na tyle ciężka, są tutaj kamory i w ogóle, że po prostu boimy się, że nam opona strzeli. Generalnie jest tutaj dosyć kosmicznie i oni właśnie tutaj żyją, w sensie tutaj, no żyją sobie tam dalej, to jest 5 km stąd taką drogą i oni tam żyją, bo to im imituje warunki życia na Marsie. Tak prezentują się okolice miejsca, w którym jest baza marsjańska. No ale cóż, może innym razem, jak będziemy mieli jeszcze bardziej terenowe autko. Wow! Jak pięknie! Jeżeli na Marsie też jest tak pięknie, to ja tam wypitalam. I my jedziemy do tych gór i właśnie wzdłuż nich będziemy sobie szli. Jedziemy sobie kawałkiem drogi w pustynię tak długo, jak damy radę. No a jak już nie damy rady, będziemy musieli wysiąść i iść przed siebie. A dokąd idziemy, to zdradzę zaraz. Będę dzisiaj nagrywała na teleobiektywie, także moja twarz będzie trochę bliżej. Generalnie znajdujemy się w takich terenach, ponieważ idziemy na hike na Long Dong Silver. Pro tip, nigdy nie wpisujcie w internet to samego Long Dong, zawsze dopisujcie Silver. A w ogóle najbezpieczniej będzie dopisać Long Dong Silver Hanksville, Utah. I generalnie co jest najgorsze, to że w całym internecie panuje jakaś taka zmowa, żeby nie podawać dokładnego miejsca, gdzie ten Long Dong się znajduje. Więc musimy go znaleźć sami, wchodząc gdzieś tam daleko w te klify. Sam hike oryginalnie miał być około 6,5 km, nam się udało trochę podjechać samochodem tutaj takimi terenowymi drogami. Ogólnie nie ma tu żadnych szlaków, nie ma niczego, nie ma tutaj też zasięgu, my mamy tylko mapę offline. A ja chyba zostawiam teleobiektyw, żeby tego Long Donga tak bardziej... ta nazwa jest taka zła! Gość na tej górze to oczywiście mój ojciec. Ta skała tutaj nazywa się Angel of Death. Bardzo pozytywnie jak na warunki, w których aktualnie hajkujemy. I jest ona znakiem, że idziemy w dobrą stronę. Mówię rodzicom, żeby sobie wyobrazili, że jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy przeżyli lądowanie na Marsie, Jowiszu, nie wiem, gdziekolwiek. Wtedy ta wyprawa nabiera dużo więcej sensu. Okej, no więc z myślenia, że będziemy tutaj totalnie sami, że jak zginiemy, to nikt nas nie uratuje. Mapy offline, w ogóle wszystko. Za nami właśnie idzie sześcioosobowa wycieczka. Więc teraz biegniemy pod tego Long Donga, zanim oni go
siądą i nam zdjęcia zepsują. Słuchajcie, znaleźliśmy go. Long Dong, generalnie ja zostanę przy narracji, że była to super hardkorowa wyprawa w nieznane, w środek pustyni i że ledwo przeżyliśmy. Serio było mega prosto, mega, ale po prostu tak, wiesz, już mi oczy mi całe łzawią. Przed chwilą była pani w takim kapeluszu jak mój, tylko nie był tutaj wiązany, mój jest wiązany i to zwiało gdzieś tam w głąb pustyni. Także ogólnie Long Dong Silver polecam, daję tak 20 na 10, jeżeli ktoś jeszcze w ogóle uważa tą moją skalę za poważną. No tutaj w tle te małe jednostki to są ludzie. A to jest Long Dong. To pokazuje skalę. Dobra, jeszcze ku pamięci Long Dong dotknięty, chciałam powiedzieć. Siema Long Dongu. A my już lecimy, tutaj stoi moja prywatna ekipa fotografów i my idziemy teraz tam za ten kanion do autka na pustyni. I ostatnie ujęcie mnie na tle Long Dongo Silvera. Long Dong Silver, Utah. Tyle powiem, nic więcej nie zdradzę. Będę jak ci wszyscy Utańczycy, którzy nic nie zdradzą. O! Mam roga. Pod samego Long Donga kilka osób dojechało samochodem. Także da się. My stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować. A few moments later. Jedziemy sobie teraz tą drogą na widoczek. Jest tutaj taka góra, taka cudowna. Nie wiem w ogóle, czy ten film oddaje jej kolory. Ale no, szalona jest ta góra. Ona ma chyba jakąś swoją nazwę. Niestety nie wiem jaką, ale widziałam ją już w internecie. Jednak update sytuacji jest taki, że droga przerosła nasze autko. Także jemy sobie kanapeczki z widokiem na tą górę i jedziemy do Capitol Riffu, więc nie będzie ładnego widoczku, jest smutno, bo mieli być dzisiaj Marsjanie, miał być dzisiaj widoczek księżycowy, a tylko Long Donga się udało, bo do wszystkiego innego były zbyt terenowe drogi. Przynajmniej jest góra z krowami na pierwszym planie. O, teraz je krówsko majestatycznie przemieszcza. Pięknie, pięknie na tle tej góry. Że nie zobaczyliśmy dwóch zaplanowanych widoczków, ale za to pierwszy raz w życiu wyjechaliśmy do Capitol Riffu. I od kiedy tu jesteśmy, to nie robimy nic innego, tylko nagrywamy drogę, którą jedziemy, bo jest tutaj po prostu tak pięknie. I jest tu jeszcze tak mało ludzi, że właśnie se stoję na środku drogi, żeby nagrać ten oto widoczek. Bo ogólnie Capitol Riff, podobnie jak ten Black Canyon of the Gunnison, również jest jednym z najmniej odwiedzanych parków w Ameryce Północnej. Obiecuję, że nigdy nie przejedziemy przez ten park, bo po prostu zatrzymujemy się co 10 metrów na widoczek. Nie dość, że są zielone drzewa, potem są takie kolorowe góry, a przed chwilą jechaliśmy pod ogromną, czerwoną
skałą, która nie jestem pewna, czy w ogóle mi się w kadrze zmieści, bo jest przeogromna. Ja sobie nabyłam kolejną karteczkę do kolekcji, a na drzwiach Visitors Center jest zakaz wchodzenia z bronią. My już jesteśmy w hotelu w Capitol Reefie, na numerze naszego pokoju jest ten indiański ludzik, natomiast tak prezentuje się widok z naszego tarasiku. Był to jedyny hotel w pobliżu Capitol Reefu, który jeszcze był wolny na bookingu. I mamy taki widoczek, także chyba było warto. Maja 2023, my właśnie idziemy w Capitol Reefie do Gifford House po ciastka. Tak wygląda Gifford House, czyli sklep z wyrobami prosto z Capitol Reefu, ponieważ oni tutaj mają własne sady z owocami, jabłonkami i w ogóle. No i do tego Gifford House'a trzeba iść z samego rana, bo są tutaj dzikie tłumy, w sensie teraz tego nie widać, ale parking jest pełen. To jest wewnątrz Gifford House'u, pełne jakichś własnych wyrobów. Dżemiki z napisem Capitol Reef. Tutaj są cinnamon rollsy, podobno mega dobre. A tutaj są te znane ciastka za jedyne 8,50 od sztuki. Tu są nasze nabytki, nawet są zaklejone taką piękną naklejką z napisem Capitol Reef. Mamy jabłecznik, mamy sklep ciasto z peaches oraz mamy cinnamon rollsa. Mhm, jest dobry. Dupy nie urywa? Peaches. Uwaga. Ciasto pyszne, nadzienie też spoko, chyba spoko. Teraz wjeżdża szarlotka. Szarlotka numer 1, cinnamon rolls numer 2, ciasto peaches numer 3, bo tam nadzienie mi średnio leży. Szarlotka 12/10. To jeszcze jestem ja na tle i tego Gifford House'u. We wszystkich filmach na YouTubie, które oglądam, wszyscy mówili, że trzeba koniecznie tutaj przyjść. I faktycznie jest to bardzo dobre, jest to w ogóle ewenement, bo jakby jeszcze w żadnym parku narodowym, w sensie nie jedliśmy tutaj wyhodowanych owoców, bo wszystkie parki narodowe to były same skały, ziemia, a jak już było zielono, to nic tam nie rosło. No i tu jest właśnie napisane, że oni zaczęli hodować te wszystkie warzywa, owoce i w ogóle, żeby po prostu przeżyć w isolated location. I to jest tak cudownie, bo tam jest właśnie ten domek z tymi szarlotkami, tu sobie ludzie siedzą w ogródku na ławeczkach, jedzą te ciastka, drzewka sobie rosną, kwitną, ptaszki śpiewają, za nami jest wielka czerwona skała, ale jednocześnie rosną zielone drzewa. O, tutaj po drugiej stronie teraz widać te sady, nie wiem dokładnie, co tutaj rośnie, ale są to jakieś sady. My właśnie zaparkowaliśmy na parkingu, który jest otoczony przez masę takich ścian pionowych, pomarańczowo-czerwonych ścian. Myślę, że jest to jeden z ładniejszych parkingów, na jakich w życiu parkowałam. I ciśniemy teraz na hike na Cassidy Arch. U mnie znowu czapa wjechała, nagrywam się z tym pięknym parkingiem i mamy teraz zaledwie 200 metrów przewyższenia do wejścia w górę i w sumie trasa to jest chyba jakieś w sumie 5,5 km, no tylko te 200 metrów przewyższenia będzie ciężkie, ale ciśniemy i idziemy teraz gdzieś tam między te skały i się jaram. No i co mi się jeszcze tutaj mega podoba, to że jest tutaj strasznie dużo zwierzątek i my już minęliśmy całą taką łąkę sarenek, taką słodką wiewióreczkę jak z Disneya, pełno jaszczurów. Bardzo fajne, to jest jakieś ptaszki, latają, śpiewają, po prostu nie wiem, Capitol Reef to jest taka bajka trochę, tak strasznie tu jest bajkowo. Póki co tak się prezentuje szlak, którym idziemy. Cassidy Arch, 1,5 mili. I teraz ciśniemy tam pod górę. Tak jak tutaj jadą te samochody, to my też tam jechaliśmy. I już weszliśmy tak wysoko, a chyba musimy dojść gdzieś o tam. Tam teraz dobrze widać nasz parking. O, parking. Masakra.
Tak mi się wydaje, ale głowy nie dam, że od tej czapy tutaj jest nazwa Capitol w Capitol Reef, bo wygląda jak kopuła Kapitolu. Czy jaszczurko? Podobno, tylko te pierwsze pół mili jest takie totalnie pod górę, a potem już jest okej. Okay. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to słońce jest tak mocne, że mam absolutnie wszędzie krem przeciwsłoneczny. Kupiłam sobie tutaj taki krem Cetaphila, którego nie widziałam nigdy w Polsce, a Cetaphil kocham. To był właśnie krem z filtrem 50, który strasznie bieli, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale okropnie bieli i absolutnie wszystko, czego dotknę, też jest białe. Więc mam biały aparat, białą koszulkę, białe wszystko. Ta czapka z Decathlona dosłownie ratuje mi życie, ja ją kupiłam tak trochę dla beki. Uznam, że po prostu zrobię ze mnie jakieś podróżnicze zdjęcie na pustyni, a dosłownie ratuje mi życie. Bardzo polecam wszystkim czapki z Decathlona, hello! Bo naprawdę są sztos i dają cień na szyję, dają cień na czoło, na głowę, na wszystko. Potężny jaszczur, nazwę go Zdzisław. Siema Zdzisław! Ale faktycznie giga trudno, w sensie giga łatwo jest się tutaj zgubić, no bo na przykład teraz gdzieś tutaj jest szlak, no i ja tylko zgaduję, że to jest ten szlak tutaj, ale czy to faktycznie jest szlak, to tylko tak sądzę po tych kamieniach, które są tutaj. Ej, dobra, jednak szlak sztos oznaczony, bo nawet jak się zgubisz, to po prostu są kamyczki po bokach i trzeba wzdłuż nich iść. O, Zdzisław! Zdzisław! O, dwa Zdzisławy! Dwa Zdzisławy! Nie no kurde, patrzcie na moje spodnie, to wszystko to jest SPF Cetaphila, także nie polecam. W związku z czym firma Cetaphil daje wam szansę na zadośćuczynienie, możecie mi przesłać trochę darmowych innych rzeczy, szczególnie płyn micelarny do twarzy, to może wam wybaczę tego SPF-a. W sensie ogólnie działać działa, tylko że okropnie bieli i brudzi. Teraz idziemy tam pod górę, o tam, trochę tak jak warczysz po takiej skale, a tutaj są te wszystkie ciekawe formacje skalne, tylko teraz słońce trochę zaszło, więc tego aż tak nie widać, w sensie tych kolorów. Dotarliśmy do Cassidy Arch w Capitol Reef National Park, Utah. Słońce zaświeciło i ja sobie macham nóżkami w przepaści nad Arczem. Cassidy Arch. Tutaj jest łuk, do którego doszliśmy. Jedyne 200 metrów przewyższenia. Bardzo trzeba mieć mapy offline, ponieważ my się prawie zgubiliśmy bez mapy offline. W sensie poszliśmy raz trochę za daleko, raz nie wiedzieliśmy gdzie skręcić, także mapy offline totalnie trzeba mieć. Mój tata już stwierdził, że jest to jego ulubiony park narodowy w całej Ameryce Północnej i według mojej skali dał mu ocenę 31 na 10. Zrobienie sobie zdjęcia z tym łukiem jest strasznie ciężkie, ponieważ jest tutaj bardzo dużo mini chmurek, które raz zachodzą, raz się odsłaniają, raz zachodzą, raz się odsłaniają, więc za chwilę to jest albo całe w cieniu, albo całe w słońcu. Tak się prezentują te chmurki, które mi w tych zdjęciach przeszkadzają. Wiatr przestał wiać dosłownie na chwilę i nawet trochę wyszło słońce, więc ja teraz na szybko jeszcze pokazuję drogę, którą tutaj przyjechaliśmy. Nie zbliżam się bardziej do krawędzi, bo te porywy wiatru są bardzo takie nagłe i się boję, że coś mnie zaraz zwieje. Tutaj jest taki piękny klif i widać tutaj też tą kopułę Capitolu. Także jest tutaj naprawdę przepięknie, tylko bardzo uciążliwe jest to słońce, które raz wychodzi, raz się chowa. W sensie takie uciążliwe do filmowania i fotografowania. Zapomniałam jeszcze dodać jako
geolog w moim sercu gdzieś tam głęboko niewykształcony po klasie mat geo rozszerzonej. Chciałam powiedzieć, że cały Capitol Reef był kiedyś pod wodą. Dowiedziałam się tego z internetu. I że właśnie warto się tutaj rozglądać za różnymi formacjami skalnymi, za skamieniałymi muszlami, ponieważ kiedyś cały ten park znajdował się pod wodą i stąd tu jest tyle ciekawych form, tyle ciekawych rzeczy się tutaj dzieje, stąd wszystko po prostu wygląda inaczej. Jeszcze dodam, że moja mama spotkała Amerykankę, która kojarzyła Polskę z tym, że w niej była i nakupowała sobie ceramiki Bolesławiec. Słuchajcie, w dupę z tym słońcem. Jak ktokolwiek się ustawi do zdjęcia, to słońce zachodzi. Teraz tutaj pięknie widać kolory tych skał. Cudownie. Oczywiście zanim zdążyłam tutaj dojść, to już słońce zaszło, ale to są właśnie te, między innymi, te takie ciekawe formacje, za którymi trzeba się w tym parku rozglądać i których nie widziałam w innym parku. Szok, udało mi się to złapać w słońcu, ten widoczek tutaj piękny, ale się cieszę. O, i kolejny widoczek w słońcu się udało. Tak jeden na pięć widoczków udaje się złapać w słońcu. Mój tata zbiera wszystkie kolory kamieni z Capitol Reef i już tyle uzbierał. Widzimy już parking, więc chyba jesteśmy uratowani. Końcowo się tutaj nagram z takim widoczkiem, tam gdzieś jest nasze auto, my już schodzimy na dół. Sam hike na Cassidy Arch spoko, na początku męczący, ale myślę, że warto. Cassidy Arch fajny, Capitol Reef piękny. Co jeszcze dodam od siebie ostatnie? To, że są tutaj właśnie takie bardzo silne i nagłe podmuchy wiatru. Także naprawdę trzeba ostrożnie stać na różnego rodzaju krawędziach, bo ten wiatr się zrywa znikąd i po prostu wieje w ciul. I dosłownie nic nie daje takiej satysfakcji, jak myślę, że już jestem prawie przy parkingu. Już schodzę tylko w dół, już nigdzie nie idę pod górę i mijam tych wszystkich zarąbiście zdyszanych ludzi, którzy dopiero tam cisną. Ale jeszcze tak giga podziwiam niektórych ludzi, bo na przykład tutaj szedł facet, który miał plecak, w którym miał dziecko i to już było takie, nie wiem, takie dziecko, takie dwuletnie, które siedziało i jadło krakersy w tym plecaku i on z tym dzieckiem tu zapitalał po prostu pod tą górę. Naprawdę ludzie są niesamowici i jakby na co, tak jakby miał psa, to ten pies sam by szedł. Oficjalnie z napisem Cassidy Arch, od którego startowaliśmy tam na górę, także hike zrobiony. Nie wiem, na ile mnie widać, ale ważne, że widać widoczek z hotelu i tutaj jeszcze Charlotte z Capitol Reefa. Także to będzie na tyle w dzisiejszym vlogu. A few minutes later. Jest taka wichura na pustyni, że idę teraz pokazać, jak wieje na moich rozpuszczonych włosach, tylko muszę wyjść. Także ten.